Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiejszy film jest dla mnie bardzo ekscytujący, ponieważ coś mi się śmiejesz. Jestem taka szczęśliwa, bo na pewno jak wiecie już po tytule, idziemy na zakupy do Primarku, do Primarku. Jestem tak zadowolona. Zawsze jak miałam kilkanaście lat, oglądałam dziewczyny z Anglii, które pokazują, co sobie kupiły w Primarku. Oglądałam te hole, fascynowałam się tym i pamiętam, że zawsze jak jeździłam do mojego chrzestnego do Anglii, to zawsze oczywiście atakowałam Primark i robiłam przeogromne zakupy. Od niedawna Primark jest w Polsce, w Warszawie, w Galerii Młociny i dopiero wróciliśmy z wyjazdu, także nie mieliśmy okazji wcześniej wybrać się do Primarku. Dlatego zaraz po powrocie tylko znaleźliśmy chwilę i wybraliśmy się do centrum handlowego Młociny. Także kierujemy się w stronę Primarku. Jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda, czy są te same ceny, co za granicą, czy są te same rzeczy. Idziemy. Zapraszam was do oglądania. Słuchajcie, wchodzę chyba na najlepszy dział w całym Primarku, jakim jest dział z piżamkami. Ja uwielbiam piżamy z Primarku i mam ich naprawdę dużo. Luka za każdym razem, jak nawet jedzie gdzieś, gdzie jest Primark, to też zawsze przywozi mi piżamki stamtąd. I już widzę, że naprawdę jest spory wybór. Spójrzcie, tutaj na prawo mamy piżamy w jakiś kwiatowy motyw. Mnie takie piżamy nie interesują. Mnie najbardziej interesują takie piżamki z postaciami Disneya. Tutaj mamy jakieś kapcie, tutaj mamy jakieś wiewiórki. Wiewiórki też nie są dla mnie. Idziemy dalej, jest myszka Miki. To już zdecydowanie jest dział dla mnie. Zobaczcie, jaka piękna piżama. Koszula nocna. Fajny materiał ma. Ile ona kosztuje? 43 zł, czyli podobnie mogę powiedzieć jak za granicą. Takie koszule kosztują 8 euro, 9 euro, bo to jest takiego innego materiału, bardzo fajnego, takiego delikatnego. Natomiast są też takie koszule już od 5 euro, z tego co pamiętam. Ta jest piękna bluzeczka. Ta też, chyba do nich sobie jakieś spodenki możemy wybrać. Cieszysz się, że jesteśmy w Primarku? Cieszysz, że już nic ci nie będę przywoził z zagranicy? Będziesz. To też będzie miało swój klimat, ale jestem taka szczęśliwa, że zaraz sobie jakąś piżamę tu kupię. Patrzyłaś na ceny? Tak, to... W sensie, Marzelita mi powiedziała, że ceny są dokładnie takie same wszędzie, a nie, to Wika muszą być wszędzie. A ja mówię, że nie, że tak, są... Tak, wiesz ile kosztuje taka koszula? No? 40 zł. No to tak mówię, 8-9 euro. No tak. Czasami nawet były jakieś koszule po 12 euro mi przywoziłeś, tak, także dobra, się no. zgadza. Wszystko się zgadza. Ona jest tylko w rozmiarze E, nie ma mniejszych, to za duża, nie? Pokaż? No, trochę, chociaż masz już takie worki ode mnie, nie? Jakbym była w ciąży, to bym wzięła. Tutaj mamy całą ścianę piżam z takim kotkiem. Nie pamiętam totalnie, jak on się nazywa, z kotkiem z Disneya. Dajcie mi znać w komentarzach, jak on się nazywa. Mamy tutaj, zobaczcie, kapcie, koszule, spodnie. Tutaj mamy takie krótkie piżamki, koszule do spania. Tutaj wchodzimy już chyba w dział Friends. Najczęściej korzystałam zawsze z takich wysepek i na nich znajdowałam zawsze fajne koszule do spania, także zaraz tutaj jeszcze pogrzebię sobie, ale tutaj mamy, zobaczcie, też na ścianie takie krótkie piżamki, też z postaciami Disneya. Lilo i Stitch, widzicie? Mamy Lilo i Stitch. Jest ten kotek, jest myszka Miki. Po tej stronie mamy jeszcze szlafroki i też piżamki, ale one są już bez postaci Disneya, także one totalnie mnie nie interesują. Tutaj mamy jakieś kapcie z puszkiem. Chociaż muszę przyznać, że ten szlafroczek na manekinie bardzo mi się podoba. On tutaj wisi i kosztuje, uwaga, 60 zł. Naprawdę całkiem przyjemny. Ładny, prawda? Kolor ma ładny i te kwiaty są ładne. Na tej wysepce z koszul nocnych znalazłam taką ładną koszulkę z takim metalicznym napisem i taką w myszki Miki. Natomiast ona jest w rozmiarze XL, nawet jest dwa razy XL. Super właśnie jest to w Primarku, że większe dziewczyny też znajdą spokojnie na siebie piżamki i wiele innych ubrań. Tutaj przy piżamach jest od razu dział dziecięcy, także ciekawa jestem, czy coś znajdę dla Charlie. Zobaczcie, jakie buciki! Boże! Ile one kosztują? Kosztują 28 zł, niedużo. Tu jest ten dresik, który Luka przywiózł Charlotte z Madrytu i on kosztuje 34 zł. Widzicie to? Piękny dresik, bluza i takie spodenki do tego z myszkami na kolanach za 34 zł. Także to jest ta sama cena, co w Madrycie. Naprawdę bardzo się opłaca. O Boże, zobaczcie, jakie to jest piękne.
Weźmiemy, jaki to jest rozmiar, czekajcie, 62, ile? 9 zł? Naprawdę? 9 zł, słuchajcie, taka bluza. Kebab na mieście już drożej kosztuje. Tu jest też bardzo ładny komplecik, zobaczcie, taka bluza z Bambim i ala dżinsiki i to kosztuje 47 zł, tak? 47, zgadza się. Tutaj mamy jakieś kocyki, takie przytulanki z Bambim, już wchodzimy w jakieś piochy powoli. Nie, tutaj mamy jeszcze sukieneczki, boże! Jakie słodziakowe, piękne! Tutaj mamy jeszcze body z długim i z krótkim rękawem. Wezmę takie z krótkim, ponieważ są nam potrzebne. Mamy 22 zł, ja biorę rozmiar 62. Trzy takie ładne kolorki, naprawdę niedużo. Jeszcze wam pokażę ostatnią rzecz z działu dziecięcego. Taki fajny ręcznik i on kosztuje, uwaga, 39 zł. Także naprawdę niedużo, a jest super. Tutaj wiecie, mamy kapturek, wkładamy główkę dziecka. Bardzo ładne. O Boże, zobaczcie na to! Jezu, jaki piękny! Tutaj mamy takiego większego. Nie no, boski jest. Ile to kosztuje? 90 zł duży, a mniejszy 50 zł. Myślałam, że będzie troszeczkę tańszy ten większy, ale... O Jezu, jaki piękny ten jest, słodziak taki. Charlie, ty śpisz, a mamusia tutaj szaleje. Nie no, mega. Spójrzcie jeszcze na to, tutaj mamy takie stroje do przebrania ze skrzydłami, ale ten jest, zobaczcie, jaki ten mały jednorożec szary z różdżką. Nie no, czad, 30 zł kosztuje. Wchodzę już do windy, Luka nie wiem totalnie gdzie jest, gdzieś poszedł chyba na dział męski. Ja zjeżdżam teraz na zero. Na dole chyba są rzeczy już dla kobiet, tutaj na górze były męskie rzeczy, piżamy damskie i ta cały dział dziecięcy. Wzięłam, słuchajcie, tą bluzę. Jestem teraz na dziale z case'ami, słuchawkami do telefonu. Tutaj chyba mamy takie case'y przejrzyste i one są za 22 zł. A takie tutaj na przykład są, zobaczcie, za 17. Ten też jest za 22 zł. Bardzo ładny. O tak, i na ten dział czekałam bardzo. Mamy tutaj rzeczy do domu, pościele. Nie wiem w sumie, czy te pościele są dobre jakościowo. No nie, to na przykład nie jest za mięciutka. Idziemy dalej. Dalej mamy jakieś koce, a tutaj chyba mamy wkłady do pościeli. Tutaj mamy koce. Ja takich materiałów też nie lubię, więc idziemy dalej. Ten jest ładny, ten jest fajny materiał. Bardzo mi się podoba, kosztuje on 60 zł. Tutaj już bardziej stonowane kolory, tutaj mamy jakiś kot za 26 zł, za 60. Dalej mamy poduszki, jakieś dywaniki. Tutaj mamy świece, ale kochani, pamiętajcie, uwaga, że najlepsze świece są single candle. Także z tego działu idziemy. Dalej tutaj mamy, co mamy, a ręczniki już wchodzimy na dział łazienkowy. Tutaj mamy jakieś bidony. Ściereczki do kuchni. Cześć kochanie, obudziłaś się? W Primarku jesteś. Po lewej stronie, zobaczcie, mamy wieszaki. Takie ładne miedziane. One są za 15 zł. Dalej mamy takie drewniane za 13, za 17. Takie z misia. 10 sztuk. Tutaj oczywiście, jak zawsze w Primarku, mamy walizki. One są po ile? Po 40 euro, a na polskiej mamy za 175 zł. Takie większe. O Boże, zobaczcie, jaki to jest słodziak z taką kokardą do podróży. Tutaj z myszką Miki mamy za 22 zł taki case na telefon. Tutaj mamy, a to są takie, wiecie co, przyczepki do walizki, gdzie z drugiej strony macie napisane adres i numer telefonu, w razie gdyby się wam walizka zgubiła. Tutaj mamy taki case na palec. To już jakiś taki większy, a to chyba zamykany? Nie, to chyba jest na paszport. Tutaj mamy tą zawieszkę też. Po tej stronie mamy buty, ale tam też nie wchodzę, bo mnie buty za bardzo tutaj nie interesują. Z lewej strony mamy tutaj torebki, ale to też stąd idziemy. Tutaj wchodzimy już w dział beauty, mamy przeróżne kosmetyki, gadżety makijażowe. Pamiętam, zawsze w Londynie w Primarku też kupowałam sobie te przeróżne chapstiki, pomadki o smaku Pepsi, Coli, Fanty, Sprite'a, cała szafa z gumkami. Za chwileczkę coś sobie wezmę. Ostatnio takie gumki bardzo lubię. One nie ciągną mi tak włosów. Tutaj mamy za 13 zł. Zobaczcie, raz, dwa, trzy,
4, 5, 6, 6 sztuk takich kolorowych. Tutaj też mamy bardziej stonowane kolory. Takie, zobaczcie, z perełkami. Z tej strony mamy szczotki. Jakieś prostownice w panterki widzę. Suszarki. Zobaczcie, jak ona jest grzeczna. Jeździ ze mną, ogląda. Fajnie jest? Fajnie, pewnie, że fajnie. Tutaj mamy takie separatory z plexi na szminki, na waciki, na przeróżne rzeczy. O, i tutaj mamy lusterka, cudownie, ponieważ takie lusterko potrzebuję do makijażu. Ona jest za 19 zł. Fajne. To zobaczcie, możemy sobie postawić z dwóch stron. Ona jest srebrna, ale tak opalizuje na różowo, widzicie? Super, biorę na pewno. Tutaj mamy jakieś kosmetyczki z myszką Miki, taką różową, ta jest mniejsza. Tutaj mamy większą i zastanawiam się, którą wziąć, bo wezmę dla Charlie na kosmetyki jej, na jakieś, wiecie, kremy, oliwki. Zawsze jak jedziemy w podróż, to chowam do takich worków, a te mi się naprawdę podobają. Ta większa kosztuje 34 zł i ona, zobaczcie, jest taka podwójna, a ta mniejsza 26. Tylko jestem ciekawa, czy ta mniejsza właśnie mi się zmieści, bo niektóre kosmetyki są takie podłużne, natomiast fajniejsza jest, mi się wydaje. Spójrzcie, jaki mega kożuszek znalazłam tutaj na dziale z ubraniami. On jest tutaj gdzieś z tej strony. Tak go widziałam, ile on kosztuje. 175 zł. Fajnie wygląda, co? Przyjemny taki w dotyku jest. Tylko dla mnie, mam wrażenie, on taki jest tutaj za szeroki, te rękawy, także idziemy dalej. O, tak ci się podoba? Fajne rzeczy. Oglądasz sobie, tak? Tak? Wróciłam się jeszcze na dział z gumkami do włosów i zobaczcie, pełno gumek. Nie wiem, ile tutaj. A, 60 mamy gumek. Zobaczcie, za 6 zł. 6 zł za 60 gumek, także biorę je. A co ty przyniosłeś? Co to jest? Bluzka, tak? Koszulka jakaś? Spodnie, ale to jeszcze ci pokażę później. A coś jeszcze znalazłeś, czy nic? Na razie nie szukałem, tylko chciałem koszulkę i spodnie. O tak, moje ulubione wazeliny i one normalnie kosztują w sklepach, w drogeriach 10 zł, a tu mamy za 5,50, czyli za euro coś. To tak by wychodziło i zawsze tak właśnie jest. Biorę sobie tą właśnie różową, bardzo ją lubię, ale zazwyczaj w Primarkach są wszystkie smaki, wszystkie zapachy, a teraz jest tylko jeden. No ale bierzemy ten. Bierzemy Nicoli taką pomadkę Pepsi. Jak to pomadkę? No zobaczcie, jedna jest taka normalna, a ta wiśniowa, już przed chwilą ją pokazywałam. Fajne, bierzemy no. jej? Tak. Tutaj chyba jest jakiś balsam, ale to jest chyba tak, lepsze, co? Bierzemy, no. Dobra. Te skarpetki są mega, bo możemy je nosić do takich sportowych butów, takie jak mam teraz. I zobaczcie, po boku wtedy nie wystają te skarpetki, teraz mam takie zwykłe. Także weźmiemy, ty też sobie musisz wziąć, żebyś mi nie... Nie. Właśnie Luka, teraz masz też pewnie moje, prawda? On normalnie chodzi... A jak? Normalnie chodzi w różowych moich, nawet także... Dobra, biorę. A ty jakie wolisz, takie czy jakie? Ja wolę właśnie takie, czarne. To umówmy się, że ja będę miała jakiś kolor, a ty będziesz miał czarny, nie, i wtedy nie będziemy... Nie, bo będziesz mi podkradać. To ja biorę sobie te, a ty czarne, tak? Tak. Muszę się, słuchajcie, jednak wrócić, bo tak wzięłam od czapy, nawet nie popatrzyłam, jaki rozmiar. Wzięłam oczywiście za duże. Mamy całą torbę, idziemy teraz do kasy. Idziemy na górę, bo może jeszcze na górze uda nam się coś porwać. I już w domu pokażę wam, co kupiliśmy. Nawet jakoś tak nie zaszaleliśmy mocno, nie? Dobrze, bo już zmęczeni jesteśmy tym. Zobaczcie, jest całkiem dobrze. Pamiętam, że jak jeździłam do Londynu, do mojego wujka, to całe takie torby miałam układowane. Czasy się zmieniają, dorastam. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do domu z zakupów, tak serio, to już wróciłam 2 tygodnie temu, natomiast co chwilę coś pojawiało się, że nie mogłam dokończyć tego filmu, także no, nawet możecie założyć po paznokciach, że wcześniej miałam takie burgundowe, teraz mam czarne.
Przejdę do zakupów. Pokażę wam tak na szybko, co kupiłam i powiem wam, co myślę o całym Primarku. Także zaczynam od rzeczy. Tak jak już pokazywałam wam w sklepie, wybrałam kosmetyczkę większą, ale i mniejszą. Nie mogłam się zdecydować, więc stwierdziłam, że są naprawdę w fajnej cenie. Wezmę dwie, na pewno mi się przydadzą. Następnie mamy bluzę za 9 zł, którą pokazywałam wam już też w sklepie. Dalej mamy koszulkę do spania różową w rozmiarze S. Powiem wam, że bardzo mi się podobała ta z myszką Miki w rozmiarze L, natomiast ja mam już takie worki, Luka mi poprzewoził jak byłam w ciąży i ta również S-ka, ona nie jest, słuchajcie, taka mała. Ona również będzie luźniejsza na mnie, także odpuściłam sobie tą L-kę. Mamy lusterko, zasłonię, żeby wam tutaj nie odbijać. Cieszę się, że je kupiłam, ponieważ do tej pory cały czas malowałam się takim lusterkiem z paletki. Wybrałam body, 3 sztuki w tej kolorystyce różowej. Wzięłam pomadki dla Nicoli. Wzięłam ten pęk gumek. Następnie mamy skarpetki i skarpet wzięłam 5 takich kompletów. U nas to jest tak z skarpetkami, chyba u każdego tak jest, że albo te skarpetki się gubią, albo bardzo brudzą. Także my takie skarpety wymieniamy sobie raz w roku, może 2 razy do roku, w zależności jak szybko je pogubimy. I ostatnią rzeczą, jaką tutaj widzę, jest wazelina Rosy Lips i były jeszcze tutaj koszulka chyba i spodnie Luki. Za to wszystko w sumie zapłaciłam, już wam powiem, 260 zł. Także czy to jest mało, czy dużo? Uważam, że w sumie w podobnych cenach mogłam kupić też w H&M jakieś rzeczy. Mysza, otworzysz? U nas dzisiaj jest, słuchajcie, cały dzień paczek. Od rana kurierzy przychodzą, także tak wiedziałam, że jak zacznę tylko usiądę i zacznę nagrywać, to będą pojawili się kurierzy. Podsumowując, tak jak na początku filmu powiedziałam, kiedyś szalałam za Primarkiem, uwielbiałam, robiłam tam przeogromne zakupy. Teraz jestem już starsza i no nawet widzicie po tych zakupach, nie jest tego dużo. Kupiłam w sumie takie same potrzebne rzeczy. Dalej bardzo mi się podobają te gadżety, piżamki, skarpetki w Primarku. Natomiast ja już kupuję w innych sklepach ubrania na przykład. Szczerze mówiąc, na przykład pokazywałam wam ten kożuszek. On był fajny, ale ja bym sobie na przykład kożuszek taki jak widziałam, kupiłabym sobie w Zarze, albo widziałam na przykład z Lamani. To już nie jest ten target. Mi się już po prostu jakościowo te rzeczy nie podobają, jeżeli chodzi o ubrania. Także ubrań nie będę tam kupować. Na pewno będę kupowała piżamki, ponieważ bardzo je lubię i lubię sobie je wymieniać często. Luka kupił fajne spodnie, fajną koszulkę, więc może na męskim jest inaczej. Na pewno na damskim dziale też znajdziecie jakieś fajne ubrania z jakością dobrą tych ubrań, natomiast większość jednak ubrań w Primarku jest takiej marnej jakości. Natomiast gadżety, kosmetyczki, te wszystkie chapsticki, Pepsi, to jest wszystko super i tak jak mówię, no jeżeli tylko lubicie takie bajery, case'y, jakieś słuchawki, rzeczy do domu, to jak najbardziej polecam wam Primark, bo jest to fajne miejsce, gdzie znajdziecie te rzeczy na pewno w dobrych cenach i są takie bajeranckie. Dużo jest rzeczy z postaciami Disneya, z myszką Miki i to jest super. No ale torebki, no ja już mam torebki, dobrze wiecie, innych marek, troszkę lepszych, buty to samo, także dla mnie buty, torebki i ubrania totalnie idą w odstawkę w Primarku, piżamki tak. Dla Niuni muszę powiedzieć, że całkiem fajna jest ta bluza, naprawdę przyjemna, w środku też ten materiał jest ok, w sumie porównywalna do bluzy z H&M-u, także te akurat ubranka może dla niej są inne. A jeżeli nie macie ochoty na zakupy stacjonarne, na bieganie po sklepach, to oczywiście polecam wam zakupy z Letyshops. Jest to serwis cashback, który pozwala zwrócić część wydanych pieniędzy z każdego zakupu online. Także dla wszystkich miłośników zakupów przez internet to jest must have. Ja już wielokrotnie mówiłam wam o tym serwisie, tutaj mamy ponad 2000 sklepów. Mamy przeróżne sklepy, takie jak Sephora, Douglas, Allegro, RTV, MediaMarkt, także każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy nawet Booking, możemy zarezerwować również loty. I uwaga, Boże, Boże, często wam mówię o tym, że na stronie Letyshops mamy kilka razy większy cashback. Zawsze wam mówię, że robię zakupy przez Sephora i uwaga, mamy teraz 17,5% zwrotu cashback. Zazwyczaj jest właśnie 3,5%, także teraz to jest... No,
kosmos jakiś. Także koniecznie Wam polecam teraz skorzystać sobie z Sephory, jeżeli macie ochotę sobie jakieś kosmetyki zamówić. Teraz widzę, że tutaj ten cashback wygasa za 3 godziny, także zapewne już nie zdążycie z niego skorzystać, ale co chwilę pojawiają się jakieś super cashbacki, naprawdę takie wystrzelone, o wiele większe, także no musicie po prostu cały czas być na baczności. To wygląda w ten sposób, że wchodzimy sobie tutaj w Sephorę, następnie przejdź do sklepu, czekamy aż przyniesie nas na stronę Sephory i uwaga, po przeniesieniu na stronę robimy po prostu zwyczajnie zakupy, klikamy na przykład, nie wiem, tutaj w korektor, w podkład, dodajemy do koszyka, płacimy i ten cashback automatycznie później nalicza nam się i zostanie zwrócony na nasze konto. Czas trwania zwrotu to mniej więcej od 60 dni do 120, także uważam, że naprawdę super, że możemy sobie zaoszczędzić pieniążki i tak robimy te zakupy i tak korzystamy z tych sklepów, a dodatkowo możemy właśnie zaoszczędzić sobie pewną sumę. Teraz na Letyshops jest nowa, mega fajna opcja, nazywa się Polecaj i Zarabiaj, klikamy w nią i zobaczcie, tutaj mamy swój link, ja ten link kopiuję, wysyłam do mojego znajomego, mój znajomy robi zakupy na ponad 50 zł w ciągu 30 dni i ja i on na konto dostajemy 10 zł, także uważam, że naprawdę super opcja, możemy ten link wysyłać do wielu znajomych, super sprawa, bo możemy sobie dodatkowo zarobić, także nie tylko na cashback, ale również na poleceniu linku naszym znajomym. Także to jest taka nowość. Na pewno każdy z Was z któregoś sklepu przez internet korzysta. Życzę Wam miłych zakupów. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące Primarku, to chętnie odpowiem Wam na nie w komentarzach. Zostawiacie koniecznie łapki w górę i widzimy się już w kolejnym filmiku. A słuchajcie, będzie się działo. Także do zobaczenia już niebawem. Buziaki! Bye!